Nazywam się Agnieszka Burzyńska, to jest program Fakt Live. Zaczynamy od wielkich emocji, czyli od mistrzostw świata w siatkówce. Przenieśmy się na chwilę jeszcze i powspominajmy ten weekend w katowickim Spodku. Raz jesteś wicemistrzem świata, jakie to uczucie? Jest to dla mnie olbrzymie uczucie. No, jestem mega szczęśliwy, że mi słów brakuje. Jest to mój pierwszy medal, który zdobyłem. No, dla młodego tak zawodnika, może nie wszyscy zawodnicy są zadowoleni z tego medalu, ale dla mnie to jest duże osiągnięcie, potwierdzenie ciężkiej pracy i wierzę bardzo w to, że zostanę w tej reprezentacji jak najdłużej i będę cały czas szedł do przodu. Jakie emocje tobą targają po meczu? Więcej smutku czy jednak radość, że jesteś wicemistrzem świata? Mam założyć? Tak. Dobra. Pokaż medal, bo jednak warto, no to jest jednak... Jest to chyba duże osiągnięcie być wicemistrzem świata. Nie, no jasne, że tak. Smakuje dobrze ten medal, tym bardziej, że tak jak już mówiłem przed chwilą, to nie jest tak, że gdzieś tam się przemknęło przez palce i przez nasze jakieś głupie błędy, czy przez naszą słabą grę nie wygraliśmy tego meczu. Po prostu głosi na to zasłużyli, zagrali dzisiaj prawie perfekcyjny mecz i trzeba im oddać. A z nami jest już Waldemar Wspaniały, siatkarz, trener, były selekcjoner reprezentacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie trenerze, po tym wczorajszym finale, rozczarowanie, niedosyt? No, powiedzmy tak, że jakiś malutki niedosyt jest. No, wszyscy liczyliśmy, cała Polska liczyła na to, że będzie kolejny złoty medal, trzeci z rzędu. Ale niestety trzeba uszanować zespół włoski, który naprawdę rozegrał bardzo dobre spotkanie i zasłużenie wygrał ten mecz. Także cieszmy się z tego srebrnego medalu. Myślę, że życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby w każdej dyscyplinie sportowej, w grach zespołowych byliśmy wicemistrzami świata. Chłopcy walczyli, chłopcy zostawili trochę serduszka. Myślę, że nawet nie trochę, ale dużo serca na parkiecie, w Spodku, w tej wspaniałej atmosferze. Ale no niestety, przeciwnik w tym dniu był mocniejszy. Włosi byli po prostu lepsi. To, dokładnie tak. Byli lepsi trenerze, i tak naprawdę pod każdym względem. Panie trenerze, właśnie, a co trzeba poprawić, bo też nie były to łatwe mecze dla naszej reprezentacji i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Brazylią. No, było ciężko, było naprawdę czasami o włos. Co trzeba zmienić? Ja myślę tak, że te dwa mecze ze Stanami Zjednoczonymi i z Brazylią to były mecze po 3-2, ponad 2,5 godziny grania. To też jakiś wpływ, jeśli chodzi o sferę fizyczną, na postawę naszego zespołu. Co trzeba zmienić? Ja jestem przekonany, że to są tak wyrównane zespoły, że jeżeli się spotkają na przykład jutro, to wynik może być z powodzeniem odwrotny. Przypominam, że miesiąc temu na finale Ligi Narodów graliśmy o brązowy medal z Włochami, z tym samym zespołem, i wygraliśmy 3-0. Także naprawdę to tylko zależy i wyłącznie od dyspozycji dnia, dyspozycji poszczególnych zawodników, całego zespołu. Jesteśmy na tym, według mnie, na tym samym poziomie jak Włosi, którzy, ale niestety oni są mistrzami świata, my wice. A jeżeli chodzi o właśnie dyspozycję zawodników, kogo by pan wyróżnił po tym turnieju?
Znaczy generalnie to ja jestem trenerem i rzadko mi się zdarza, żebym indywidualnie kogoś wyróżniał, ale myślę, że w przekroju całego turnieju na pewno Kamil Semeniuk, na pewno Bartek Kurek, na pewno Mateusz Bieniek, a generalnie to ja powiem szczerze, że jestem zadowolony z postawy całego zespołu, bo muszę przypomnieć jeszcze jedno, że te Mistrzostwa Świata tak naprawdę odbyły się wiadomo z jakich względów, ze względów politycznych, ze względów na wojnę w Ukrainie. Zdecydowaliśmy się, związek się zdecydował, że przejmie te Mistrzostwa Świata. Właściwie 3 miesiące było na przygotowanie i organizacyjne, i również zespołu do tych Mistrzostw Świata, które się odbywały w naszym kraju. Także cieszmy się z tego srebra, bo srebro to też jest ładny kruszec. Ja bardzo lubię. Proszę? Ja bardzo lubię, nawet nie wiem, czy bardziej od złota. No właśnie. Z tego co wiem, to kobiety bardziej lubią srebro niż złoto. A jeżeli miałby pan powiedzieć, no bo idealnie jednak no, nie było, czy były jakieś, co szwankowało w naszej reprezentacji? Na tym poziomie te mecze są tak wyrównane, co szwankowało. Ja myślę, że akurat w tym dniu Włosi przede wszystkim grali dużo lepiej zagrywką, dużo lepiej grali na rozegraniu. Gianelli, który został wybrany MVP, najlepszym zawodnikiem całych mistrzostw świata, rozegrał naprawdę wspaniałe spotkanie, nie tylko jeśli chodzi o rozegranie, ale również bardzo dobrze bronił, bardzo dobrze blokował, bardzo dobrze rozgrywał. I myślę, że tutaj Włosi mieli przewagę, jeśli chodzi o takiego zawodnika. Oczywiście u nas Marcin Janusz też, w końcu to jest młody chłopak, który tak naprawdę zaczyna swoją karierę reprezentacyjną. To jest Gianelli, to już jest uznana gwiazda na całym świecie. I tak naprawdę to w niektórych momentach, szczególnie w drugim secie, który był bardzo ważny, zadecydowały jakieś tam niuanse. Jeden czy drugi błąd, który został popełniony i Włosi to wykorzystali, a potrafią to zrobić. No wielokrotnie słyszałam właśnie narzekania na naszą zagrywkę, na nasz serwis, nie tylko podczas tego meczu. Pani, to jest tak, że no, wszyscy by chcieli, żeby na przykład wychodził Bartek Kurek czy Kamil Semeniuk i z szybkością piłki 120 na godzinę zagrywa, ale to dokładnie tak nie jest. To jest po prostu dyspozycja dnia, dyspozycja akurat w tym danym momencie, to są jakieś niuanse techniczne. Jeden taki mały błąd powoduje taki błąd, że piłka jest zagrywana albo w siatkę, albo w aut. Włosi akurat w tym momencie, wczoraj po prostu w tych elementach i zagrywce właściwie i w obronie, a szczególnie w ataku, tak jak my to nazywamy, z wysokiej piłki, po prostu byli u nas lepsi, od nas lepsi i zasłużenie wygrali. To jest pierwszy sezon właściwie naszego selekcjonera serbskiego. Jak pan ocenia tą decyzję z tej perspektywy po tych mistrzostwach? Nikola swoją pracą potwierdził już, jak się przypomnę, że wygrał 2 lata temu, wygrał Ligę Mistrzów jako pierwszy trener po 40 paru latach. Również ten medal srebrny potwierdza to, że to jest bardzo, bardzo dobry trener, bardzo dobry wybór Polskiego Związku, a szczególnie prezesa. I tak naprawdę głównym celem przed naszą reprezentacją i przed Nikolą, jak to są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które się za 3 lata odbędą. No i właśnie w tym kontekście też pytam o to, że w kontekście tych Igrzysk Olimpijskich, gdzie zazwyczaj nasza reprezentacja nie miała szczęścia i odpadała w ćwierćfinale i tego ćwierćfinału chyba się boimy najbardziej. No tak, to już takie fatum ciąży. Też się baliliśmy teraz na Mistrzostwach Świata, bo przypomnę, że graliśmy z Amerykanami i to też był bardzo trudny mecz. Wygraliśmy 3-2. Ale sytuacja w światowej siatkówce jest taka, że można zdobyć mistrzostwo olimpijskie, a można zająć 5. miejsce. To jest tak wyrównane, ale ja chyba wierzę w to, że
że w finale olimpijskim możemy się spotkać jeszcze raz z Włochami i wygramy. Obyśmy wygrali. A teraz chciałabym jeszcze pana zapytać o organizację tych mistrzostw. Jak pan to ocenia? No bo wiadomo, właśnie było bardzo mało czasu na przygotowanie. Znając sytuację w ogóle w całej siatkówce na całym świecie, to ja jestem przekonany, że nikt w tak krótkim czasie takiej dużej imprezy, oczywiście nie tylko my, bo również trzeba mówić o Słowenii, nikt nie byłby w stanie przygotować w ciągu 3 miesięcy dokładnie Mistrzostw Świata. Przypomnę, że takie imprezy typu Mistrzostwa Świata to właściwie przygotowania zaczynają się właściwie 3 lata przed rozpoczęciem imprezy. My mieliśmy 3 miesiące, podjęliśmy to wyzwanie, zainwestowaliśmy, bo państwo polskie, nie Polski Związek, ale państwo polskie znalazło pieniądze na to, żeby po prostu płacić nie haracz, ale po prostu trzeba było zainwestować pieniądze i zapłacić do EWVB. Zorganizowana jak zawsze, super piękna atmosfera na wszystkich halach, na których graliśmy. Myślę oczywiście tutaj o Gliwicach i Katowicach, a to co wczoraj się działo, to tak jak zawsze mówimy, że Spodek odleciał i Spodek odleciał. No niestety zabrakło tej takiej malutkiej wisienki na tym torcie. Ale tak jak powiedziałem, srebro jest też ładne, srebrny medal też jest ładny i musimy się z tego cieszyć. Pani Renata pisze, kobiety lubią brąz i też byłoby super, a pani Wanda dodaje, brawo, nie każdy tak potrafi, walczyli pięknie i dziękuję. Ja w takim razie dziękuję też panu trenerowi. Waldemar Wspaniały komentował z nami te wydarzenia z ostatniego weekendu. Dziękuję bardzo. A my zostajemy w temacie o to, co chwilę po meczu powiedział nam Karol Kłos. Powrót na podium Mistrzostw Świata po 8 latach, niesamowita sprawa. Byłaby jeszcze bardziej niesamowita, gdybyśmy dzisiaj wygrali. Tak liczyłem na to bardzo mocno i bardzo mocno kibicowałem i dopingowałem z kwadratu. No, nie udało się. Oczywiście bardzo dobrze to smakuje, bo 8 lat to jest szmat czasu i ta drużyna jest zupełnie inna tak naprawdę z tamtej ekipy. Zostałem tylko ja i Zati. Zati miał okazję posmakować boiska. No mi dzisiaj się nie udało, ale mieszane uczucia. No, mieszane uczucia. Ale na pewno myślę, że bardziej to docenimy po czasie niż dzisiaj. To, no to właśnie jest, jestem przekonany. Chciałem powiedzieć, że to jest wielka rzecz. Jak się z tym prześpisz, no to srebrny medal Mistrzostw Świata, trzeci finał z rzędu polskiej drużyny, to, że ty po 8 latach masz ten medal, no tak jak mówisz, poza Pawłem Zatorskim nie ma więcej ludzi, więc to też jest, świadczy o wielkości twojej. Dziękuję, mam 2 metry. Była taka frustracja, złość, że nie można ich ugryźć, bo rzeczywiście no, grali fantastycznie i ciężko było im się dobrać do skóry. Grali fantastyczną siatkówkę, bardzo świetnie przyjmowali, bronili, asekurowali, myślę, że tym nas gdzieś tam dopadli, bo to była taka naprawdę z ich strony męcząca, zamęczyli nas po prostu i nie było praktycznie żadnej przestrzeni nawet na jakiś błąd, bo jak tylko był błąd po naszej stronie, no to oni odjeżdżali brutalnie. Próbowaliśmy kopać serwy naprawdę, tam niektóre bomby leciały po 120, po 125 i oni to przynosili, idealne przyjęcia, Gianelli po prostu klasa zawodnik i się zabawił nam, także myślę, że na pewno zasłużenie. Dzisiaj byli na 100% od nas lepsi. Aczkolwiek mieliśmy też szansę, szkoda, bo mieliśmy szansę gdzieś tam w trzecim secie, w drugim secie, a tego nie wykorzystaliśmy, więc trudno. Pociąg odjechał. A teraz czas na rozmowę o tym, co spędza sens powiek wielu Polaków, czyli rachunki, energia, ogrzewanie. Łączymy się w tej chwili z Bogdanem Chrywniakiem, dziennikarzem Faktu. Dzień dobry. Dzień dobry. No jest takie miejsce, dzień dobry, jest takie miejsce, gdzie właśnie ludzie nie mają takich obaw przed nadciągającą zimą. No tak, to jest dokładnie takie miejsce, jest w Szczytnie przy ulicy Śląskiej 12, gdzie dokonano właściwie takiego cudu ekologicznego i blok właściwie sam produkuje energię i jest samowystarczalny. To w ogóle żadnych rachunków nie ma?
No może najlepiej w tym temacie wypowie się pan prezes, prezes wspólnoty, pan Zbigniew Hrabkiewicz. Dzień dobry państwu, Zbigniew Hrabkiewicz, prezes wspólnoty. No proszę państwa, no są te rachunki oczywiście, ale nie są to takie drastyczne kwoty, jak to było 6-7 lat temu. No właśnie dzisiaj żeśmy rozmawiali, bo w piątek dostaliśmy rachunek i proszę sobie wyobrazić, że za 2 miesiące poboru energii od operatora zewnętrznego na podgrzewanie budynku 420 zł, natomiast ciepłej wody 59 zł za 2 miesiące. No to są kwoty wymowne, prawda? Ale wracając do meritum sprawy. Budynek jest zasilany przede wszystkim energią słoneczną, czyli posiada 2 instalacje fotowoltaiczne na dachu o mocy 40 kW oraz, jak tu widzimy na balkonach, 32 kW do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W tym przypadku jesteśmy samowystarczalni. To nam wystarcza na cały rok, tu nie musimy aż dużo energii dokupywać. Mówiąc takim językiem prostym, budynek jest zaopatrzony w wewnętrzną energię w wysokości 87%, czyli 13% dokupujemy rocznie, ale to są stosunkowo duże kwoty. A skąd pomysł w ogóle na to, żeby zrobić takie instalacje na wszystkich balkonach, na dachu? No to, proszę państwa, no to jest konieczności. Musimy się wrócić do roku 2013. Do 2013 nasza wspólnota Śląska 12 w Szczytnie musiała zapłacić za ten okres grzewczy przez cały rok prawie 100 tysięcy złotych. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby zmniejszając koszty, wykorzystać pompy gruntowe, pompy ciepła, które by współpracowały z energią ze słońca, czyli z fotowoltaiką. Nam się to udało. Nam to się udało. A ile, panie prezesie, trzeba było w to włożyć pieniędzy, bo to wiemy, że to nie jest tania historia. Nie jest tania historia i to ma pani rację. Żeśmy podzielili działanie inwestycyjne na 3 etapy. 2014 to był pierwszy etap. 625 tysięcy, czyli ogrzewanie budynku. Drugi etap, 2017, to jest kwota około 300 tysięcy, czyli podgrzewanie ciepłej wody użytkowej przy pomocy pomp ciepła, powietrze, woda oraz paneli słonecznych na dachu. No i trzeci etap, ten, który widzimy, to fotowoltaika do podgrzewania ciepłej wody użytkowej umieszczona na balkonach przystawnych. Koszt inwestycji 870 praktycznie tysięcy. No to prawie wychodzi, panie prezesie, 2 miliony. No, to tak. bez mała. Tak. I to jest, skąd takie pieniądze można wziąć? No. Pytam dla tych mieszkańców, którzy by chcieli również zainwestować w taki sprzęt. Ten dwie największe inwestycje, czyli pierwsza z 2014, pompy ciepła, prawda, do ogrzewania mieszkań, i druga i trzecia inwestycja. Wszystko to jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Olsztyna. To jest bardzo fajna współpraca między nimi. Nie było żadnych problemów. Natomiast ciepła woda użytkowa, tu zostaliśmy wspomożeni przez środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego, z programu, prawda, no Unii, z programów Unii. Czyli składaliście wnioski normalnie o dofinansowanie. Tak jest, tak, tak. No to... Tak właśnie chciałabym, żeby pan tak właśnie wytłumaczył innym ludziom, co mogą zrobić i czy mogą coś zrobić, ile to trwa i jak się zabezpieczyć przed tym, no żeby nie marznąć w tą zimę, bo być może już w tym sezonie nie zdążą, ale być może przed następnym warto pomyśleć. No cóż zrobić, no trzeba rozmawiać z takimi instytucjami, które wyrażą zgodę na finansowanie. Czyli w tym przypadku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, tam trzeba złożyć online, prawda, wniosek w generatorze. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak to będzie z pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego. Z tego co wiem, to na razie tam nic się nie robi w tym kierunku, bo nie ma tych pieniędzy. Musimy czekać. Ale to by były dobre inwestycje za dobre pieniądze, dlatego że to są granty w 80 paru procentach bezzwrotne.
No dobrze, a jeszcze pani prezes, jedna rzecz. Jak wygląda porównanie takich opłat do sąsiadów, którzy nie zrobili sobie takich instalacji? Jaka to jest różnica? No to jest różnica gdzieś w granicach 85-87% w kosztach. Jeżeli można sobie wyobrazić, jeżeli taki podobny budynek w Polsce generuje koszta rocznie ogrzewanie i ciepła, woda w granicach jakieś 120 tysięcy, to na dzień dzisiejszy, mając tą samą instalację, co my mamy, to by dokupywali prądu w granicach 20 tysięcy rocznie. No to rzeczywiście jest to duża różnica. Duża różnica, bardzo duża różnica. W takim razie chyba zachęcamy do tego, żeby pomyśleć o czymś takim, przynajmniej już na następny sezon. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Bogdan, tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, słyszymy się za jakiś czas. A na koniec wracamy do sportu. Cała Polska, bo to był ewidentnie sportowy weekend, cała Polska kibicowała i podziwia Igę Świątek. Polska i nie tylko, bo mam wrażenie, że kawał świata również. Też gratulujemy oczywiście bardzo serdecznie, ale przy okazji sprawdziliśmy, ile nasza młoda sportsmenka zarobiła pieniędzy. Robią wrażenie, ale pani Iga bardzo ciężko na to pracowała i jej się po prostu te pieniądze akurat jej należą. Bardzo dziękuję, bo dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za państwa komentarze i zapraszam na kolejny Fakt Live jutro o 12:00.